Krośnieńska Tęcza po starcie w półfinale Pucharu Polski wróciła na ligowe boiska. Ich kolejnym rywalem był Zenit Ługów. Choć podopieczni Macieja Kulikowskiego odnieśli 13. zwycięstwo na własnym terenie, to jednak nie prezentowali wysokiego poziomu, do jakiego zdążyli przyzwyczaić kibiców. Lidera klasy okręgowej może jednak tłumaczyć zmęczenie trudami całego sezonu. Pierwsza gra może nie była najlepsza. Sporo niewykorzystanych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej troszkę lekceważąco podeszliśmy do meczu i chociaż tak nie chcieliśmy, ale tak niestety wyszło i pozwoliliśmy na to, żeby inicjatywę przyjął przeciwnik. No i zdobył tą upragnioną bramkę. Choć piłkarze Zenita postraszyli aktualnego lidera, Tęczy udało się dopisać kolejne 3 punkty. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 po bramkach Przemysława Maciąga oraz Tomasza Urbańskiego, zdobytych w pierwszej połowie meczu. Do końca ligi pozostało jeszcze 5 spotkań. Tęcza zagra 3-krotnie na wyjeździe i 2 razy na własnym obiekcie. Z pewnością najtrudniejszym spotkaniem będzie najbliższy wyjazdowy mecz z Czarnymi Żagań, który odbędzie się w sobotę 23 maja.